Na świętowanie Halloween Amerykanie wydają każdego roku około 5 miliardów dolarów. W Polsce to święto dopiero zaczyna swoją karierę, ale i u nas można już się natknąć na specjalne hodowle halloweenowych dyń, na szkoły, w których dzieci tego dnia obowiązkowo muszą przebierać się za szkielety, a ja w internecie trafiłem nawet na specjalną ofertę kościotrupich przebrań dla piesków. Kościół, mówiąc o Halloween, używa bardzo ciężkich słów. Satanizm, okultyzm, na niewiele się to jednak zdaje. Dlaczego ludzie wolą przebierać się za kościotrupy, zamiast obchodzić święto wszystkich świętych cieszących się życiem wiecznym w niebie? Jadalne i ozdobne. Małe i olbrzymie. No i przede wszystkim amerykańskie, nadające się na halloweenowe ozdoby. Dynie mają swoją polską stolicę. To podwarszawska Lesznowola. Dynie hodują tu dziś właściwie wszyscy. Sąsiad zaczął sprzedawać dynie razem tutaj z nami. Wystawiliśmy przyczepę i z przyczepy się sprzedawała. Z biegiem czasu człowiek coraz bardziej stał się pomysłowy tutaj w eksponowaniu tego towaru. Od wielu lat sprzedajemy tutaj wspólnie z sąsiadami dynie. W związku z czym nazywamy tą miejscowość już prawie, że nie Lesznowola, tylko Dyniowola. Październik to czas szczególnej popularności tych owoców. Gdy zbliża się 31 października, czyli Halloween, w wielu domach pojawiają się takie obrazki. Odcinamy kapturek, tu czyścimy troszkę. Musimy pestki odkroić, wydobyć te pestki. No i zaczynamy. Robienie halloweenowych ozdób, choć trudne nie jest, pewnej wprawy jednak wymaga. Mi to nie zajmie wiele czasu, ale myślę, że 20 minut i dynia zrobiona jest, taka wycięta. Księżom z pobliskiej parafii świętej Marii Magdaleny halloweenowy biznes parafian się nie podoba. Nas skrzyczał w niedzielę, bardzo nas skrzyczał, że wycinamy i palimy świeczki. Ale przed kamerą wypowiadać się nie chcą. Duszpasterski sprzeciw wobec okultystycznych praktyk mieszkańców niewiele jednak pomoże, bo dynie są tu traktowane wyłącznie jako zabawa. Motywacje mieszkańców są zaś dość przyziemne. Nam chodzi o to, żeby trochę tych pieniążków wziąć. Dla mnie to jest ozdoba po prostu. Ja nie patrzę na to pod kątem halloweenowym, a na pewno nie pod względem takich zwyczajów jakichś pogańskich. Wbrew obawom księży, swoją popularność Lesznowola czy też Dyniowola zawdzięcza nie halloweenowi, ale zmieniającym się gustom kulinarnym Polaków. Ta dynia jest jadalna. Pierwszy raz będziemy z niej robili zupę. Mam nadzieję, że będzie dobra. Marynaty, soki, nalewki, kompoty, placuszki nadziewane kaszą, mięsem, zapiekane w piekarnikach. No cuda różne, tylko trzeba polubić je. Agnieszka Jaworska, dziennikarka portalu fronda.pl. Halloween uważa za niebezpieczne zjawisko. Doktor Jan Suliga, etnograf i antropolog kultury. Naukowo zajmuje się ezoteryką. W Halloween widzi wyłącznie zabawę. Pani Agnieszko, jaki my mamy problem tak naprawdę jako katolicy z Halloween? Czemuśmy się tak do tego przyczepili? Zazdrościmy, że innym się udało, a my nie potrafimy w tym dniu nic tak spektakularnego zrobić? Panie redaktorze, pierwsze pytanie jest, co my mamy świętować jako katolicy w Halloween? Co my mamy? Co ale ma chce świętować? Dlaczego nie możemy się na przykład zabawić? Dlaczego nie możemy sobie zapalić na przykład dyni albo polatać przebranym za wątłego truposza? A z jakiej okazji? No tak po prostu. Co w tym jest złego? Panie redaktorze, ja byłam... Miałam szczęście albo nieszczęście być w Stanach podczas Halloween. I rzeczywiście ludzie tak samo odpowiadają. Ja się pytam, ale co państwo tu robią? Co państwo świętują? Oni mówią, a to tak, tylko dla zabawy, prawda? No dobrze,
patrzy się na te powywieszane kościotrupy, duchy, tak, umarlaki, za te dzieci przebrane, za czarownice i wtedy staje ci przed oczami ten obraz, który u nas w tych samych dniach, dzień po, dwa dni później, staje u nas na cmentarzach, wieczorem, kiedy jedzie się koło cmentarza. Tak? I wtedy sobie człowiek myśli, ja wiem, czym to święto jest napełnione, tak? Tutaj Kościół wspomina wszystkich świętych, wszystkich zbawionych. Natomiast co my mamy świętować, kiedy kupujemy dynię? Dlaczego? O co chodzi z tą dynią? Ale może to jest prosty zabieg, że nie wszyscy jesteśmy wierzący, po pierwsze, i w ten sposób zaopiekowujemy jakoś sobie swój lęk przed śmiercią. Ale dlaczego pan chce opiekować się lękiem przed śmiercią? Nie, chcę za pomocą go sobie dyni? Jakoś rozbroić. Za pomocą dyni? No nie, dynia oczywiście, wiemy jaka to była tradycja. Za pomocą truposza do góry nogami wywieszonego na dom? Co to pomaga? Jak to panu pomaga? Co jest takiego w tej dyni, co nie może... Znaczy, ta dynia jest jakoś tam tradycyjna, tak? Była latarnią, którą starożytni Celtowie sobie stawiali przed wejściem do domów w okresie swojego największego w roku święta. Dlaczego nie możemy tego zrobić? Wie pan co? W dyni samej nie ma pewnie nic. Natomiast no trochę tam jest, ale to się wtedy wydłubuje. Wydłubuje się, tak. Prawda? Z tego się robi jakąś dziwną gębę. Jeżeli pan chce taką gębę sobie postawić i panu to pomoże zaopiekować się pana lękiem przed śmiercią, proszę bardzo, panie Szymonie. Natomiast jeżeli pan dodaje sobie do tego coś, na przykład dlaczego moje dzieci miałyby robić sobie z dyni, nie wiem, dziwne maski, dziwnie wykrzywione twarze, dlaczego miałyby sobie wieszać truposzów, dlaczego? Jeżeli pani, Agnieszko, pani dzieci nie chcą tego robić, albo pani nie chce, żeby robiły, to nie ma najmniejszego kłopotu, tylko dlaczego my w kościele, mówię celowo my, chcemy zabronić w pewnym sensie, moralnie, tak, mówiąc innym ludziom, że to jest właśnie okultyzm, satanizm, obchodzenia tego święta. Dlatego, że pytamy, co jest dobrego w tym. Jeżeli w tym nie ma nic dobrego, to dlaczego mamy to robić? Czy jest w tym coś złego, panie Janie? Nie. Nie, no teraz ja się zgadzam, jest coś dobrego, bo jest dobra zabawa. Jeżeli jest dobra zabawa, to znaczy, że już jest początek dobrego. Wszystkim, gdzie jest dobra zabawa, to jest wszystko dobre, prawda? Myślę, że w pewnym sensie tak, ale może zacznijmy troszeczkę od innej strony. W wielu kulturach, w Meksyku chociażby, a Meksyk to już też Ameryka, istniały zupełnie inne obyczaje. Zresztą w Polsce swego czasu również, tylko były to zaduszki wiosenne, one przypadały 1 maja. A Kościół je bardzo ładnie wyciął, zostały tylko zaduszki jesienne, zresztą swego czasu również obchodzone w czasach, kiedy w Polsce nie było chrześcijaństwa i to również było święto pogańskie. Kościół wszedł w to miejsce, bardzo ładnie wpisując się w tą całą tradycję, przejmując ją i nadając jej swój własny kształt i swoje własne przesłanie i wszystko jest okej. Okay. Przychodzą do nas różnego rodzaju nowe mody, bo Halloween jest innym modą. Podobnie jak walentynki i one przyjmują się w pewnych kręgach ludzi. Mamy tutaj pewną jednak wspólny mianownik, znaczy taki, że akurat ten czas w roku, ten moment, ten dzień jest dniem, w którym przedstawiciele różnych kultur, różnych wyznań otwierają się na to, że istnieje jakieś życie po tym życiu, tak? To znaczy zaczynają... Halloween to ja bym dyskutował, czy to jest tak naprawdę myślenie o tym, że istnieje komercha, życie po życiu. Czysta komercha, ale zjeżdżamy w tym momencie na korzeni, tak? Celtowie próbowali się otworzyć na świat zmarłych. Tak, my otwieramy się po naszemu na świat zmarłych w tym dniu. I chciałem panu powiedzieć jedną rzecz. Oni wierzyli, że wtedy zmarli wychodzą za światów, dlatego że dla nich zmarli, po świecie, tak. Dla nich zmarli byli tak jak nasi krewni, bardzo blisko. Oni, to nie było przedzielenia. W związku z powyższym otwierały się jak gdyby bramy za światów i oni do ludzi przychodzili. Ale zmarli, ponieważ należą do innego świata, mogą być groźni. W związku z powyższym nie można było ich po pierwsze obrać, więc trzeba było ich ugościć, po drugie nie można było pokazać swojego bogactwa, dlatego odziewano się w takie najgorsze rzeczy wtedy, po to dlatego, że zmarli mogli zazdrościć, tak wierzono, mogą zazdrościć tego, że my jesteśmy szczęśliwi i bogaci i wtedy rzuciliby zły urok. Panie Agnieszko, Celtowie nie wiedzieli pewnych rzeczy, które my wiemy, tak? My jako chrześcijanie mówimy, że pewne rzeczy wiemy więcej, ponieważ przyszedł Jezus i nam je objawił. Co jest złego w tym, że akurat w tym dniu wszyscy w sposób bardziej poradny, bardziej religijny, mniej poradny, mniej religijny próbują jakoś pracować w sobie z tą świadomością, że istnieje jakiś świat ludzi, którzy już odeszli. Panie Szymonie,
Jeżeli mogę być tutaj obrońcą rzeczywistości, to powiem w ten sposób. Jeżeli któryś rodzic zastanawia się, czy dziecku kupić taką dynię, czy ją wydrążyć, zrobić z tego dziwną gębę, czy mu kupić truposza i powiesić do góry nogami, to ja powiem tak, lepiej nie wyciągnie zdjęcie dziadka, jakiegoś, nie wiem, z innych przodków, opowie mu, chwilę posiedzi z tym dzieckiem, opowie mu, następnego dnia pójdzie i zapali świeczkę na grobie, tam dziecko naprawdę to dużo więcej da. Ojciec Leonard Bielecki, franciszkanin, współautor programu Bez Sloganu, który można oglądać w internecie. Przekonuje mnie to, co mówi pani Agnieszka. Słuchałem też narracji pana Jana bez jakiegoś dramatycznego napięcia, że oto rzeczywiście mówimy o jakimś satanistycznym obrządku, nie wiadomo jakim. Może mówimy o ludzkich tęsknotach najzwyczajniej w świecie. Akurat w to ubranych, faktycznie, fatalnie, komercja, przebrania, dynie, to wszystko ten cały cyrk. Ale może można jednego dnia zrobić latarnię z dynia, następnego pójść do kościoła i uczcić wspomnienie wszystkich wiernych zmarłych. No można zapalić diabłu świeczkę i panu Bogu ogarek, tak? To dlaczego się... diabłu? No właśnie, i tu musielibyśmy sięgnąć, tak jak pan powiedział, do korzeni tego święta i zobaczyć, że jest pewna różnica. To znaczy, jeżeli chcielibyśmy powiedzieć, że Kościół ochrzcił to święto i teraz my tylko w formie zabawy jakoś wracamy do korzeni, to wróćmy do korzeni tego święta i zróbmy bal wszystkich świętych, tak? Poprzebierajmy dzieci za świętych i to będzie, powiedzmy, jakieś radosne przeżywanie tego dnia. Natomiast Lera przyjedzie, zrobi koncert. Wszyscy święci balują w niebie. Tak, no niech przyjeżdża, nie? Natomiast jeżeli wracamy już do konkretnych pogańskich źródeł tego święta, no to się powstaje pytanie, co katolik ma wspólnego z pogaństwem, tak? Co ma wspólnego z magią, co ma wspólnego z oddawaniem czci także i zmarłym, nie? Księże, ale myśmy mnóstwo rzeczy, w cudzysłowie, ochrzcili. Myśmy mnóstwo tęsknot, tak, które były przed Chrystusem nienazwane, okay, nazwali po Jego przyjściu. Dobrze, tylko że nadaliśmy im istotną, jakby zmieniliśmy zupełnie wymiar tego święta. Jak przełożyliśmy akcent z tego, została data, została jakby nazwana tęsknota, ochrzczona została przez Kościół. Natomiast radykalnie zmienił się jakby sposób przeżywania tego święta. Radykalnie, ponieważ my nie czcimy Boga zmarłych, ale Boga żywych. My nie oddajemy, nie czcimy zmarłych jako samych w sobie, że boimy się jako ich, tylko modlimy się za nich, wstawiamy się do Boga, aby oni mogli cieszyć się potem radością wieczną. A nie myśli ojciec, że myśmy w tej całej rozmowie o Halloween przybrali chyba, czasami mam takie wrażenie, zły kierunek? To znaczy, że zaczynamy od tego, że informujemy ludzi satanizm, okultyzm i wszystko inne, zamiast odnaleźć w nich tę tęsknotę ochrzczoną, o której mówiliśmy, czy jeszcze nie ochrzczoną, i próbować na tym budować. Zacząć od tego, powiedzieć, okej, ja rozumiem, że ty robisz sobie w ten sposób i tak dalej, ale może pójdź na razie krok dalej i zobacz, o co ci tak naprawdę chodzi. Zrób to, co powiedziała pani Agnieszka, tak? Wyciągnij zdjęcie dziadka, pomyśl o zmarłym inaczej. No owszem, te tęsknoty zawsze będą się w człowieku jakoś pewno ujawniały. Tęsknota za życiem wiecznym, bo odniesieniem do czegoś więcej, owszem. I tu, czy w Halloween jest iskierka dobra, po prostu, o to pytam. Święty Paweł mówi, nie wszystko, co mogę, przynosi mi korzyść i z drugiej strony powtarza bardzo też radykalnie, unikajmy wszelkiego, co ma jakby pozór zła. A dlaczego tak jest? Bo jeżeli już jesteśmy przy tej dacie w kościelnym kalendarzu, to też był ten temat podnoszony w naszej rozmowie, że Święto Zmarłych jest takim bardzo smutnym świętem. Ja mam wrażenie, jak przychodzi ten moment w kościelnym kalendarzu, że słyszę w dzień poprzedzający, teraz się właśnie radujemy, wszyscy się teraz cieszymy, a wszyscy i tak myślą o tym, że właśnie jadą na cmentarz i będą znicze palić. No jest to święto pełne zadumy. Tutaj, jeżeli stoję nad grobem mojego zmarłego, to z jednej strony, powiedzmy, wiara mogłaby się wyrywać do krzyku radości, że miejmy nadzieję, że on już jest świętym, ale z drugiej strony serce i jakieś powiązania emocjonalne z tą osobą będą pełne wspomnień, pełno może nawet i też bólu, że tej osoby nie ma obok mnie. Także czy to jest święto smutne? Nie wiem. Na pewno pełne refleksji. Ja pytam o to, czy nam się katecheza, że tak powiem, spina w momencie, w którym musimy spotkać obok siebie dwa wymiary rzeczywistości, tak? Wspomnienie zmarłych i wszystkich świętych. Bo ja mam wrażenie, że tej katechezy dramatycznie po prostu brakuje, że jesteśmy bardzo prędcy w tym, żeby wyzywać Halloween od satanistów, a nie umiemy powiedzieć sensownie, o czym są nasze własne chrześcijańskie święta. Może i słusznie. Znaczy, no ja mam doświadczenie swojej kazań na uroczystość wszystkich świętych. Wielka uroczystość, która kiedyś miała swoją oktawę, także tu widzimy akcent położony przez Kościół na duże znaczenie, jeżeli chodzi o ten dzień. A jak przeżyć ten czas? Jak sensownie opowiedzieć ludziom, czy co w sobie obudzić, żeby zobaczyć te dwa płuca, 1 i 2 listopada, które
Ale pan mnie pyta jako kaznodzieje? Tak, ja pytam księdza jako księdza. No wydaje mi się, że należałoby pokazać, jak my pojmujemy śmierć, czym dla nas jest śmierć i co zrobił Chrystus na krzyżu, tak? To znaczy, że śmierć nie unicestwia, niczego nie kończy. Tak naprawdę otwiera, znaczy, bo my już jesteśmy nieśmiertelni. Śmierć w gruncie rzeczy zmienia tylko rzeczywistość, w której jesteśmy. I pokazać, czym dla nas, ludzi wierzących, jest śmierć i czym jest nowe życie po śmierci, no to jest pewnie jakieś wyzwanie, które sprawi, że możemy spojrzeć inaczej zupełnie na mogiłę naszą, na obrządki pogrzebu. Także to mi się wydaje, śmierć nie jest niczym strasznym przecież u nas, wierzę. Ja się konkretnie nie boję śmierci, w sensie jako tego wydarzenia, które ma nastąpić. Do ojca mam wielką prośbę, jak już będzie ten czas, to niech ojciec powie takie kazanie, żeby ludzie zrozumieli. Dla mnie cały ten Halloween, przebieranie Yorków za kościotrupy i tym podobne rzeczy, to nie jest żaden satanizm, tylko to jest po prostu robienie mnie na kasę. Dziękuję wam bardzo za tę rozmowę. Dzięki. Dzięki również. Dziękuję.